Nieszczęście tego kraju polega na tym, że jak raz reżim chce człowiekowi na własnej działce pozwolić za własne pieniądze zbudować dla własnej rodziny dom bez proszenia o łaskawą zgodę jakichś obcych ludzi w urzędach, to cała lewicowa opozycja protestuje. Zwracam uwagę, że ludzie, którzy protestują przeciwko temu drobnemu przecież ustępstwu biurokracji na rzecz wolności, to często są ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno krzyczeli coś w rodzaju: nie popierasz aborcji, nie dokonuj jej. Parę godzin temu na tej sali była debata o zakazie handlu w niedzielę i mówiliście: nie chcesz pracować w niedzielę, nie pracuj. To mam dla was rady. Nie podobają wam się domy budowane bez zezwolenia? Nie mieszkajcie w nich, nie budujcie ich, nie kupujcie ich, nie patrzcie w ogóle na nie. Będzie spokój. Niech każdy patrzy po prostu w swój talerz. Niech każdy nie wtrąca się w to, co kto inny ma na swoim talerzu. To będzie, myślę, z pożytkiem dla wszystkim. Decydować to sobie możecie na własnych działkach, za własne pieniądze, a od innych to wam wara. To już tam moje zmartwienie, żeby mi się dom na głowę nie zawalił. Wasze antywolnościowe lęki, fobie mnie nie interesują. Nie mogę słuchać tych jęków o zburzeniu ładu architektonicznego. Jakiego ładu? Gdzie wy macie ten ład architektoniczny? Cały ten burdel dookoła wybudowano właśnie pod ścisłym nadzorem urzędników. Jeśli prawo w tym kraju reguluje nawet wysokość stopni na schodach w prywatnym domu, a nadal jesteście państwo niezadowoleni z ładu architektonicznego, to znaczy, że to po prostu nie działa. Jeśli doszło ostatnio do jakiejś katastrofy budowlanej, to przecież ten budynek wybudowano właśnie w tym systemie, pod nadzorem urzędników, i jakoś to w niczym nie pomogło. Pogódźcie się z tym, socjalizm nie działa również w budownictwie, skoro nawet PiS to zrozumiał, to wy też to możecie zrozumieć. Tak wygląda plan Denver, to pewnie dokładniej widać. Tak wygląda plan Katowic, albo tak, jeszcze raz, większa wolność, Denver, pierwsze z brzegu miasta amerykańskie, regularna siatka ulic. No widać, że z kosmosu widać, że to jakaś cywilizacja tu jest. Tutaj Katowice budowane pod ścisłym nadzorem urzędników, plątanina, to wygląda jakby termity coś w drewnie wygryzły, a nie jakiś inteligentny projekt. Więc co gorszego można spotkać niż ta wszechwładza biurokracji? No chyba nic. Wiecie, gdzie w Polsce jest ład architektoniczny? Na Nikiszowcu w Katowicach. Dzielnica zbudowana przez prywatnego przedsiębiorcę, która z zabytkowych dzielnic starówek, które się wam podobają, była zbudowana pod nadzorem urzędników. Przecież to są prawie same samowole budowlane zgodnie z waszymi poglądami. I stoją setki lat. I co stworzyli urzędnicy? A pani się uspokoi, pani za chwilę będzie mówiła. Nudne sowieckie koszary, to są wasze ideały. Tak wyglądają miasta budowane przez urzędników, tak wyglądają osiedla budowane przez urzędników. To jest wasz ideał. Narzekacie, że miasta się będą rozlewały. A co mają robić miasta? A miasta się przez całą swoją historię rozlewają. Co mają drążyć do środka ziemi? Wszyscy mają mieszkać w takich właśnie sowieckich mrówkowkach. Czego chcecie? Finansujemy póki co urzędniczych darmozjadów, którzy tylko przeszkadzają nam budować domy, a na końcu i tak mamy kompletny chaos, gorzej nie będzie, a przynajmniej zaoszczędzimy pieniądze i czas na tę iluzoryczną kontrolę. Składamy dwie poprawki, chcemy ośmielić rządzących jednak do większej śmiałości, nie 70, a 100 metrów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050.